Cześć, witam Was z portu Eco Marina w Giżycku, gdzie stacjonuje nasza flota jachtów firmy Mazury Charter. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić najbardziej ekskluzywną jednostkę w naszej flocie. Jest to łódź motorowa typu Houseboat Platinum 989 w wersji Flybridge z dodatkową sterówką na dachu. Zapoznamy się dzisiaj z jednostką oraz jej wyposażeniem. Zapraszam do obejrzenia. Zaczynając wydawanie łodzi, standardowo zaczynamy od zewnętrznej części kadłuba. Sprawdzamy łódź, sprawdzamy jej wyposażenie, ewentualne usterki. Spisujemy sobie na początku w protokole. Także razem z klientem zawsze to robimy, obchodzimy, żeby później nie było żadnych niedomówień. I tak tym razem idziemy wzdłuż prawej burty. Tutaj mamy cztery odbijacze małe, jedna boja kulowa, która wisi na rufie i ona ją bardzo ładnie chroni, osłania, także warto taką boję kulową mieć na łódce. Dodatkowo, wiadomo, dwie cumy na rufie, jedna cuma dziobowa plus dodatkowe cumy w bakiście. Zapraszam tutaj wzdłuż burty. Łódka ta charakteryzuje się bardzo wygodnymi półpokładami, dosyć szerokie, bezpieczne w przejściu, do tego wysoki reling, który bardzo pomaga nam tutaj w przechodzeniu, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Kotwica na trapie, kotwica elektryczna, sterowanie, dodatkowo sterowanie nożne na pokładzie. Przy samej kotwicy mamy dwa przyciski, jeden góra, drugi dół. Dodatkowo też mamy tutaj sterowanie przy sterówce, czyli mamy dwa miejsca, w których możemy sterować kotwicą. Sprawdzamy sobie całą burtę, jest w porządku. Przechodzimy tak samo na lewą burtę, sprawdzamy i przechodzimy do części rufowej. Pokażemy tam wlewy do paliwa i do wody. Tutaj w międzyczasie chciałbym jeszcze pokazać zawór do wyciągania nieczystości. Są dwa zbiorniki po 50 litrów. Lewa strona, lewa burta, prawa burta i lewa burta ma swój własny kruciec do wyciągania. Także podpływacie tutaj u nas w porcie w Eco Marinie pod keje z pompą do fekalii, dzwonicie po bosmana, on przychodzi, wskazujecie mu miejsce, z którego ma wyciągnąć i to jakby wasza rola się na tym kończy. Także mówię, dwa zbiorniki, lewa i prawa strona, trzeba pamiętać o tym, żeby je opróżnić. Zapraszam w stronę rufy. Tutaj na rufie mamy od razu wlew paliwa, dieselek 270 litrów. Starczy on na cały okres charteru, także nie musicie się martwić o spalanie w tego typu łodzi. Mimo tego, że ona jest duża, ale ma silnik 50 koni mechanicznych, jest to silnik stacjonarny z dwoma płetwami, zanurzenie na poziomie 50-75 cm. Tutaj jest wał stały ze śrubą plus dwie płetwy sterowe. Dodatkowo mamy tutaj na lewej burcie wlew wody, zbiornik 240 litrów, także tam są wskaźniki przy sterówce, możecie sobie to kontrolować. Do tego mamy wyciągany prysznic, należy pamiętać, żeby go dobrze zakręcić, bo jak nie zakręcimy, to wówczas woda będzie zbierała nam się pod pokładem, także dobrze go tu wciskamy, bo czasami podczas tankowania, jak woda wylewa, tak samo może znaleźć się pod pokładem. Na rufie mamy jeszcze bakistę z butlą gazową. Tutaj znajduje się ta butla gazowa. Na noc proszę pamiętać, żeby ją zakręcać. Zanim przejdziemy do środka, przypomnę jeszcze parametry.
łodzi. Łódź posiada 10,4 metra długości, 3,5 metra szerokości. Silnik stacjonarny o mocy 50 koni mechanicznych. Spalanie na poziomie 3-4 litrów na godzinę. Także jednostka bardzo ekonomiczna, bardzo wygodna, bardzo fajnie się nią steruje. Posiada dwa stery strumieniowe na dziobie i na rufie, które znacząco ułatwiają manewrowanie, przede wszystkim podczas wiatru. Także zapraszam do środka. Jesteśmy teraz w części rufowej, która jest w pełni zadaszona. Posiada pełne cabrio. Oczywiście, jeżeli jest słonecznie, możemy je zwinąć do góry i zapiąć na te paski lub po prostu odpiąć zamkiem i schować do bakisty. Kanapa jest rozkładana, tak? Po złożeniu, po zwinięciu cabrio można rozłożyć sobie kanapę. Czyli mamy taką leżankę słoneczną. Kanapa jest też otwierana. W niej znajdują się podstawowe elementy użytku, czyli wiaderko, jakieś szczotki, kotwica rufowa standardowo, butla gazowa na zapas, zmiotka, cuma dodatkowa. Część rufową od mesy oddziela zamykana roleta. Kluczyk jest razem z kompletem. Zaciągamy roletę. Zamykane. Mamy bezpiecznie zamkniętą łódkę. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż szklane drzwi przesuwane, ponieważ w tych jednostkach mielibyśmy tylko zaledwie kilkadziesiąt centymetrów na przejście i dalej siedzimy za szybą, także tutaj po podwinięciu cabrio do góry mamy pełny widok na jezioro. Jest to bardzo fajna opcja. Po prawej stronie mamy schody prowadzące na flybridge, czyli na pokład słoneczny wraz ze stanowiskiem sternika. Wejdziemy sobie na górę, zobaczymy jak to tam wygląda. Górny pokład zawiera komplet materacy słonecznych wraz z oparciami. Dodatkowe nagłośnienie w formie dwóch głośników. Oczywiście stanowisko sternika dodatkowe. Ster strumieniowy, który jest zarówno na dole jak i na górze. Tylko tutaj jest opcja z jednym sterem strumieniowym, dlatego proszę klientów o to, aby korzystali oni ze sterówki na dachu tylko w miejscach, gdzie jest pewnie, przede wszystkim na szlaku. Poza szlakiem jednak prosimy o to, żeby zeszli na dół, tak samo jeżeli chodzi o parkowanie w portach. Bardzo wielu klientów myśli, że z góry widać, okay, widać wszystko fajnie, ale jednak te boki burt są mało widoczne, dlatego wszelkie manewry w porcie robimy na dole, ponieważ mamy tam dostęp do dwóch sterów strumieniowych przede wszystkim. Bardzo fajne wyjście przez drzwi sternika, możemy od razu wyjść na półpokład. Stąd też proponujemy, aby te manewry odbywały się z dołu. Na górze możemy korzystać przede wszystkim na szlaku. Jest bardzo piękny widok, tak jak teraz tutaj widzimy łodzie w Komarynie. Widok z góry, widzimy sobie ładnie wszystko dookoła, także jest to bardzo fajne miejsce. Jak to klienci mówią, ten flybridge robi robotę w słoneczne dni. Jeżeli zdarzy się, że jest pogoda deszczowa, a czasami na Mazurach pada, mamy tutaj klapę zamykaną z tyłu, wejście, zejście na dół. Jest to bardzo pomocne w momencie, gdy pada, nie leje nam się woda tam do dolnej części. Wchodząc do mesy połączonej z kokpitem sterowniczym, mamy dosyć obszerne siedzisko w formie kanapy. Do tego stół. Proszę pamiętać, że pod tymi siedziskami znajdują się bakisty. Tutaj mamy akurat czajnik, ekspres do kawy. Dalej mamy bakistę na jakieś rzeczy. Tutaj mamy kostkarkę do lodu, kamizelkę. Dalsza część kamizelek znajduje się tutaj. Po lewej stronie mamy część kuchenną z aneksem kuchennym. Tutaj jest dosyć duży blat, który jest otwierany. I tutaj mamy po prawej stronie kuchenkę. Po lewej stronie z lewo zmywak, lodówka z zamrażalnikiem. Tutaj mamy drugą lodówkę szufladkową.
o pojemności jakieś 20 kilka litrów, bardzo fajnie chłodzi, szczególnie napoje, także jest polecana i lubiana przez klientów. W dolnej części mamy tutaj wyposażenie, pełne wyposażenie kuchni, kubki, szklanki, kieliszki, wszystko co jest potrzebne jest na wyposażeniu. Dalej idziemy, mamy kosz na śmieci, jakieś tam woreczki z tyłu, zawór gazowy, który można zamknąć tutaj, ale ja zawsze proponuję klientom zamykanie butli przy samej butli, tak, szczególnie na noc. Tutaj mamy talerze, miseczki, garnek. Dalej mamy patelnię, garnek, mówię, dalsza część wyposażenia. W tej szufladzie mamy sztućce. Pełen komplet, także niczego nie musicie brać ze sobą z domu. Telewizor, drugi telewizor jest w części dziobowej, w kabinie dziobowej. Dalej mamy stanowisko sternika, dosyć obszerna też, obszerne siedzisko. Drzwi boczne, bardzo ważna sprawa, raz do wentylacji, dwa do komunikacji, możemy szybko sobie wyskoczyć, przede wszystkim przy manewrach portowych, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy szybko wysiąść. Drzwi, tak jak i w innych łodziach, są zabezpieczane tutaj takim ryglem. Zamykamy, tutaj mamy klamkę, otwieramy, także bardzo prosta obsługa. Tutaj w kokpicie posiadamy też dwa głośniki, czyli nagłośnienie na górze i na dole. Tutaj mamy takie szafki, w których znajduje się wyposażenie łodzi, czyli przetwornica, apteczka, mapa papierowa. Oprócz tego, że mamy mapę elektroniczną, to klienci bardzo często chcą mapę papierową. Standardowo książka Wielkie Jeziora Mazurskie z opisem portów, szlaków. Zestaw narzędzi do drobnych napraw. Tutaj znajduje się też na podsuficie znajduje się oświetlenie LED-owe z jednej i z drugiej strony. Możemy sobie sterować kolorem i natężeniem tego światła. Jesteśmy teraz przy konsoli sternika. Jak widzicie, jest dosyć rozbudowana, ale nie ma co się bać, jest prosta w obsłudze. Tutaj mamy kilka elementów, może zacznijmy od najprostszych. Po prawej stronie mamy zegary pokazujące parametry silnika. Odpalamy silnik, przekręcając kluczyk. Odczekajmy kilka sekund. Możemy odpalić silnik, wciskając przycisk start. Odpalamy silnik. Tu mamy ciśnienie oleju, temperaturę wody, płynu chłodniczego, obrotomierz, liczba motogodzin. Takie optymalne obroty, jeżeli chodzi o tą jednostkę, zawierają się w przedziale od 2 do 2500 obrotów. Wtedy prędkość marszowa wynosi około 10-12 km na godzinę. Tutaj mamy też, tak jak w pozostałych jednostkach, wskaźnik wychylenia steru. Czyli widzimy w tej chwili, jak są położone płetwy, są położone na wprost. Kręcimy kierownicą w prawo, wskaźnik idzie w prawo, kręcimy w lewo. Także to jest bardzo, bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś pływał, wie. Jeżeli mu tego zabraknie, to też będzie mu tego brakowało na innych jednostkach. Wskaźnik poziomu paliwa, zbiornik paliwa 270 litrów, starczy na cały rejs. Tutaj jest też panel sterowania ogrzewaniem. Łódź ma dwa piece. Ten piec tutaj jest na część górną. Drugi piec jest na kabiny sypialniane. Także obsługa jednego i drugiego jest taka sama. Włączamy guzik i tak naprawdę zatwierdzamy go drugi raz. Tutaj tą ikonę zatwierdzamy. Włącza się ogrzewanie. Piec zaczyna działać. Przede wszystkim tutaj na podszybiu, jak szyby nam zaparują, jest bardzo fajna funkcja. Jeżeli chcemy wyłączyć, klikamy przycisk wyłączenia. Jest jeszcze opcja włączenia wentylacji, czyli włączając panel, przestawiamy w prawo i zatwierdzamy ikonę wentylatorka. Wówczas mamy samą wentylację. Po lewej stronie mamy dźwignię
zmiany sterówek z dolnej na górną i na odwrót. Należy pamiętać, że manetka zarówno dolna, jak i górna musi być w pozycji neutralnej, tak? Wówczas możemy bez problemu przełączyć sobie tą dźwignię w pozycję pionową, pozycję upper. Wówczas mamy sterówkę działającą na górze. Ta na dole manetka nie działa, działa górna manetka i z niej sterujemy. Wracamy z powrotem na dolną manetkę. Panel sterowania sterem strumieniowym. Są dwa stery strumieniowe, dosyć mocne, bardzo fajnie się nimi operuje. Należy tylko pamiętać, żeby ich zbyt mocno nie przeciążać. I należy też pamiętać, że w pierwszej kolejności używamy kierownicy, a dopiero później steru strumieniowego. Bardzo jest to ważne, tak? Bo czasami klienci na siłę używają tych sterów, a nie ruszają kierownicy. Żeby włączyć te stery strumieniowe, klikamy dwa razy. Rufa plus dziób. Dwa razy klikamy. W momencie nieużywania tego steru strumieniowego przez jakieś 15 minut on się wyłączy, czyli w momencie, kiedy wpływacie do portu lub do kanału, należy sobie ten ster strumieniowy włączyć, sprawdzić, czy on działa prawidłowo. I proszę pamiętać, że wciskając panel w prawo, łódź i dziób idzie w prawo, wciskając w lewo idzie w lewo, tak samo rufa, prawa strona, lewa strona. Jest to bardzo ważne, bo czasami klienci mylą tutaj te kierunki. Oprócz radia, które tutaj mamy, które jest ustawione na dwa poziomy, górny i dolny, możemy sobie przestawiać to. Mamy tutaj panel wskazujący poziom naładowania akumulatorów. I tak jak tutaj mamy house'owy akumulator, czyli tutaj ten bytowy, od silnika startowy, steru strumieniowego, widzimy tutaj napięcie, dalej przechodzimy, tutaj akurat paliwo jest przepięte do tego dolnego analogowego, ale dalej idziemy, mamy wodę 240 litrów, w tej chwili jest 88, fekalia, jeden zbiornik 19 litrów na 47, drugi zbiornik 35 na 47, także możecie sobie to kontrolować bez problemu i w razie konieczności możecie uzupełniać albo upróżniać zbiorniki, tak? Także jest to bardzo fajna opcja. Idziemy dalej. Dodatkowe sterowanie kotwicą dziobową. Kotwica elektryczna, oprócz tego, że tam ma na dziobie sterowanie nożne, mamy tutaj panel wskazujący nam długość łańcucha, która została wypuszczona, plus sterowanie dół i góra. Należy tylko obserwować kotwicę przede wszystkim, jeżeli już kończymy ją wciągać, żeby jej tam za mocno nie zacisnęło. Ładowanie za pomocą USB. Tutaj mamy włącznik klaksonu, wycieraczka, manetka, obsługa. Nie ma ona tutaj blokady jak w silnikach przyczepnych, tylko włączamy bieg do przodu, neutral, bieg do tyłu. Należy pamiętać, żeby nigdy nie przełączać przód-tył bez tego neutralnego biegu. Jeżeli na przykład płyniemy, a chcemy wyhamować łódź i wrzucimy bieg wsteczny, czujemy, że nam wbiło wsteczny, wówczas możemy dać manetkę mocniej w dół, żeby ją bardziej przybuksować, bardziej zahamować, szybciej to zrobić, bo jednak to zajmuje chwilę czasu. Tutaj, jeżeli chodzi o kokpit, zostało nam do omówienia jeszcze urządzenie Simrad Plotter, który pokazuje mapę Wielkich Jezior Mazurskich razem z jej barometrią, czyli głębokościami na jeziorze. Tutaj w tej chwili mamy troszeczkę przyciemnione to urządzenie. Jeżeli chcemy sobie je rozjaśnić, wciskamy ten guzik wyłączania i mamy opcję jasności. Przestawiamy w jaśniejszy tryb. Możemy też tutaj oczywiście wyłączyć urządzenie albo dłużej przytrzymując tutaj przycisk gotowości. Jest to urządzenie dotykowe. Tutaj musicie pamiętać, że w momencie, kiedy przesuwacie mapę, od razu pojawia się opcja usuń kursor. Ona pozwala Wam wrócić bezpośrednio do łodzi, tak? W momencie przesunięcia od razu się pojawia ten guzik. Tutaj mamy barymetrię, tak jak pokazywałem, czyli głębokości. Te linie pokazują nam głębokość, jaką mamy na jeziorze. Tutaj w okolicach portu potrafi być nawet 26 metrów, a nawet chyba 30 kilka metrów. Im jest jaśniej, tym jest głębiej. Im
płycej, tym jest ciemniej. Oczywiście na mapie są zaznaczone szlaki, są zaznaczone znaki kardynalne, tak jak tutaj na środku Niegocina mamy dosyć dużą mieliznę, ona jest oznaczona, także urządzenie bardzo wspiera sternika, należy z niego mądrze korzystać i czerpać to co ono daje. Dodatkowo mamy tutaj wskaźnik prędkości w kilometrach na godzinę, głębokość w tej chwili mamy 1,5 metra w porcie, temperatura wody, to są takie podstawowe, najważniejsze rzeczy, które można odczytać. Oczywiście można ustawić tutaj jeszcze więcej. Mamy tutaj panel główny taki, możemy sobie włączyć oprócz mapy echosondę. Jeżeli ktoś łowi ryby, tak, tutaj też można bardzo dużo funkcji tego ustawić, ale my głównie korzystamy z mapy, bo jest nam najbardziej potrzebna. Schodząc schodami z mesy w dół, schodzimy do części sypialnianej, która posiada 3 kabiny zamykane, dwuosobowe, plus 2 łazienki. Kabina dziobowa w tym przypadku ma oddzielną łazienkę, plus 1 łazienka do 2 kabin rufowych. Przy zejściu znajduje się panel z bezpiecznikami do urządzeń, które znajdują się na łodzi. I tak zaczynając od samej góry, mamy światła nawigacyjne, lampa kotwiczna, czyli to są elementy oświetlenia zewnętrznego. Idąc dalej, deska rozdzielcza, czyli całe sterowanie tutaj sterówki, oświetlenie wewnętrzne, wycieraczka szyby, chłodziarka, lodówka, te elementy są włączone przez cały czas, pompa wody słodkiej plus pompa zęzowa. Pompa zęzowa przez cały okres musi być w pozycji włączonej, plus tutaj ten włącznik musi być w automacie w górze. Jeżeli damy go w dół, włączy się alarm, to jest wtedy manualne sterowanie, ale najbardziej wskazanym jest sterowanie automatyczne. Tutaj obok są bezpieczniki, także jeżeli któryś wyskoczy, należy go wcisnąć. I tutaj mamy całość, jeżeli chodzi o tablicę sterowania bezpiecznikami. Zaledwie 3 schodki dzieli nas od tej części sypialnianej. Tutaj mamy 2 kabiny, prawa i lewa kabina sypialniana, łazienka z umywalką, z prysznicem. Prysznic oczywiście wyciągamy z kranu, z wylewki. Toaleta elektryczna, którą obsługujemy za pomocą tego przycisku. Klikając go w jedną stronę, toaleta zalewana jest wodą. Klikając w drugą stronę, zostaje wyciągnięte do zbiornika na fekalia i zalewamy troszeczkę zawsze toaletę wodą. Także tutaj jest bardzo duża łazienka. Wysokość stania pełna, wygodna, duża łazienka. Luk otwierany, zasłonka, możemy się odsłonić. Także jest to bardzo ważne. Oczywiście w toalecie musi się uważać, żeby nie wrzucać zbyt dużo papieru. Przede wszystkim chusteczek nawilżających, żeby nie zostały zapchnięte. Nie została zapchnięta toaleta. Tutaj mamy wieszaczki, możemy sobie zawiesić ubrania. Pokażemy kabinę rufową. Jedna i druga jest taka sama. Dwa miejsca do spania. Szafka, lampka, zasłony. Luk otwierany do wentylacji z moskitierą. W większości łodzi mamy właśnie zasłony i moskitiery. Druga kabina rufowa z zasłonami. Ze wszystkich kabin największa jest kabina dziobowa. Proszę, bardzo duża. Ale tak naprawdę, jeżeli to są dzieci, to można położyć tutaj, nie wiem, z 4 osoby. Dla dorosłych bardzo duża powierzchnia. Tam mamy panel sterowania ogrzewaniem na dolną część. W każdej kabinie jest wylotka do ogrzewania. Zasłony na górze, tak samo w lukach dziobowych, w lukach dachowych. Zasłony. Tak, możemy sobie zasłonić. Moskitiera. Także to też bardzo fajnie funkcjonuje. Klienci są zadowoleni z tego typu dodatków. Telewizor. Szafki. Lewa, prawa strona, wejście oddzielne do toalety, do kabiny rufowej, dziobowej.
proszę, tak samo prysznic wyciągany z kranu, zlew, toaleta elektryczna, zasada działania taka sama jak w poprzedniej. Tutaj też proszę pamiętać, że akurat ta jednostka ma tą kabinę nieprzedzieloną, bo znajdują się też w ofercie jednostki, które mają przedzieloną tą kabinę na dwie. Wówczas proszę sobie wyobrazić, że dwie osoby muszą, dorosłe przykładowo, spać na tej części, dwie na tej części. My tego nie robiliśmy, zrobiliśmy jedną dużą, komfortową kabinę, czyli mamy dwie rufowe, jedna dziobowa, gdzie można pomieścić 6 osób. Być może na sezon 2023 zrobimy ten stolik w kokpicie opuszczany, zrobimy tam materac, żeby pomieścić tutaj 8 osób, ale nad tym będziemy jeszcze pracować, bo czasami jest taka potrzeba, że jest ekipa po prostu na 8 osób i będziemy starać się rozwiązać ten temat. Tutaj w tym miejscu w podłodze znajdują się pompa zęzowa, pompa prysznicowa. Tutaj są dwa heble. One praktycznie non-stop są włączone. Tutaj jedynym włącznikiem, który możemy wyłączyć na przykład nogą, jak wchodzimy na górę, jest ten przełącznik. Jeżeli go wyłączymy, to wówczas nie działają nam stery strumieniowe. Należy pamiętać, że powinien być on naciśnięty w dół w pozycji dolnej. Zielona lampka sygnalizuje nam, że działa. Także tutaj z takich rzeczy, niuansów, to jest praktycznie wszystko. Mam nadzieję, że podobała się Państwu łódź. Jest to bardzo, tak jak mówiłem, ekskluzywna jednostka, która pomieści naprawdę w komfortowych warunkach 6 osób. Jest to łódź na bardzo dobre warunki pogodowe i na złe. Bardzo dobre warunki pogodowe, materac słoneczny na dziobie, plus tutaj część słoneczna na górze. Jeżeli mamy gorsze, mamy pełne zamykane kabrio, tak, szyby, które okalają całą łódź. Bardzo dobra widoczność. Także zapraszam do rezerwacji tej łodzi i mam nadzieję, że zobaczymy się w porcie podczas wydawania. Dziękuję bardzo.